Siemano, siemanderko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj vlog o tym, jak z gitarzysty youtubera w bardzo prosty, szybki sposób można zostać kramarzem albo sklepikarzem. Tak zwane ogłoszenie fogpasterskie. Słuchajcie, chciałem bardzo wszystkim podziękować za zakup naklejek. Jeszcze raz, naprawdę mnie zadziwiliście tym, jak szybko poszła pierwsza edycja wlepek. Poszła ta edycja w dobę. Wszystkie wlepki poszły. Wszystkie zostały już wysłane. Co prawda dostałem parę sygnałów, że tam nie doszły. Ludzie pisali mi, że nie doszły, potem, że jednak doszły. Jak do kogoś coś nie przyszło, to dawajcie znaki, na pewno się to jakoś tam rozwiąże. Kilka jeszcze rezerwowych zostało, więc jest ewentualność na to, że można je podesłać. Ale generalnie pytaliście się ostatnio o to, czy będą takie koszulki, jak mam teraz tutaj na sobie do zakupienia, słuchajcie. Bo parę osób chciałoby koszulki. No i generalnie koszulki są do zakupienia. Zapraszam na Xantyp 77 na Allegro. I tam takie koszulki można już zakupić. Właśnie wczoraj wystawiłem aukcję. Jest 50 sztuk z tym, że właśnie wzorem, który ja bez kozery mogę nazwać wzorem patriotycznym, gdyż jak widzicie jest biało-czerwony. To jest pierwszy wzór, pierwsza edycja koszulki. Za chwilę będzie jeszcze kilka różnych innych. Pracuję nad tym i generalnie chcę, żeby się to rozwijało. Wszystkie merchy fogowe będą zawsze takie szybkostrzałowe, 250-300 sztuk maksimum. Koszulki akurat jest 50 sztuk tylko i wyłącznie. Będą to takie limitowane rzeczy, więc generalnie, no mówię, jak ktoś chce zakupić, to po pierwsze trzeba się spieszyć, a po drugie będzie miał coś, czego jest dosyć mało i czego nie będzie już powtórzonego, więc jak się sprzeda 50 takich koszulek, to więcej już tych koszulek nie będzie. Pracuję nad różnymi innymi motywami, nad różnymi innymi wlepkami, to się będzie co jakiś czas pojawiać. To jest forma taka po prostu tego, że Wy pomagacie w jakiś sposób temu kanałowi. Co prawda ja pracuję, zarabiam pieniądze, wystarcza mi tych pieniędzy i nie muszę robić tam żadnych patronite'ów, nie muszę żadnych donate'ów zbierać, ani tam nawet jak ludzie mi chcą wysyłać jakieś pieniądze PayPalem, bo takie rzeczy się zdarzały, to ja mówię nie, 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 nie. Ale na pięciolecie Fox stwierdziłem, że taki merch, że gdzieś to u Was ta mgła pozostanie i gdzieś na przykład za 5 lat będzie taka naklejka nalepiona albo wyciągniecie taką koszulkę z szafy, że takie coś to jest jakaś taka forma, którą mogę przyjąć. Sam, jak wiecie, zbieram koszulki, sam uwielbiam naklejki, więc jest to cały czas gitarowa mgła. A dzięki temu, że zakupicie taką koszulkę, pomagacie w jakiś sposób temu, żeby ten merch się rozwijał, bo jak się sprzedadzą koszulki, będzie można zrobić fajniejsze naklejki. Jak się sprzedadzą naklejki, będzie można zrobić następne naklejki i raczej to jest po to, żeby to się w ten sposób kręciło. Słuchajcie, szczerze powiedziawszy, zysk na takiej koszulce to jest 10 zł. Więc to jest żaden zysk, ale no mówię, no teraz jest era tych wszystkich Stratronite'ów i tego wszystkiego, tych Stronite'ów. Ja w to raczej nie wchodzę. Kto wchodzi, to jest jego sprawa, ale tutaj jest po prostu fizyczna rzecz, którą sobie można zakupić i można w ten sposób, powiedzmy, że wspomóc rozwój kanału i po prostu udzielać się w tej naszej społeczności i gdzieś tam ją propagować i pokazywać. Więc jak mówię, zapraszam po koszulki. Tego typu na razie jest pierwszy wzór. Jak się ten trochę sprzeda, zrobimy następne, zrobimy wlepki i tak dalej, i tak dalej. No i oglądajcie normalne filmiki o gitarach, no a nie te sklepikarzowo-kramarzowe, ale no wiecie, no jest platforma YouTube, trzeba się reklamować, nie? Trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę, niech Fog będzie z Wami.